Witam Was w czwartej, już ostatniej części poświęconej budowie fotela, który jest sterowany elektrycznie. W trzeciej części został on ukończony. Był to kwiecień, końcówka kwietnia 2021 roku. I wtedy Wam obiecałem, że kiedy go przez jakiś czas poeksploatuję, podzielę się z Wami swoją opinią na temat jego użytkowania. Wydaje mi się, że 8 miesięcy, a tyle właśnie upłynęło od ostatniego materiału, pozwoli mi na w pełni szczere, w pełni uprawnione kilka słów podsumowania na jego temat. I na dzisiejszym odcinku właśnie to uczynię i serdecznie Was zapraszam do śledzenia moich uwag i jakby podsumowania całej historii jego budowy. Wszystko zaczęło się od tego, że dla tych, co nie wiedzą, oczywiście powtórzymy, jak wyglądała cała historia. Udałem się na złomowisko i taki był początkowy cały czas zamysł i kto będzie dawcą. Znaczy, właściwie to nie wiedzieliśmy dokładnie, jaki model. Chciałem po prostu wybrać fotel w miarę mało zniszczony. Fotel, który będzie miał regulowane siedzisko i oparcie, żebym mógł się bawić po prostu podczas fotela. I powiem Wam, że to jest fajny gadżet, naprawdę wszystkim polecam, coś takiego, fajna zabawa. Fotel, który będzie w miarę mało zniszczony, no ale też wiadomo, że nie będzie nówką. To wszystko się rozchodziło o to, żeby on był w jakichś rozsądnych pieniądzach. I wybór padł na fotel, który był w Fordzie Signum. Ale uwierzcie mi, wiele różnych modeli miały bardzo fajne i atrakcyjne fotele. Patrzę na ten, ponieważ wydawał mi się w miarę mało zniszczony, miał jedną skazę i miałem pomysł, żeby wykorzystać akurat to, dając ten element zniszczony do tapicera. I tapicer miał mi uzupełnić jakby nowym materiałem w miejsce tego uszkodzonego, ale podsunął mi ciekawy pomysł, aby dać do haftu komputerowego ten element, więc wyciął mi kawałek tkaniny, który miał się finalnie znaleźć na tym fotelu i dałem ten element do tego, żeby mi wyhaftowano na nim nićmi moje logo, które sobie wymyśliłem i zaprojektowałem. No i tym sposobem zaczął się proces powstawania tego fotela. Nie ukrywam, że było troszeczkę przy tym śmiechu. Wielu z Was pamięta, jakie były trudne początki podczas operowania przeze mnie elektronarzędziami, które wykorzystywałem do pracy. Wybrałem fragmenty, które Wam szczególnie przypadły do gustu. Patrzmy, jakie były te trudne początki moje. Część była oczywiście lekko wyreżyserowana, natomiast uwierzcie mi, miałem przy tym naprawdę dużo, dużo zabawy, śmiechu i fanów. I wkręcenie przy tym materiału wideo było dla mnie też czymś zupełnie nowym, także musiałem się w tym wszystkim jakoś odnaleźć. Później ruszyły ten proces budowy oczywiście z kopyta i nie było już większych problemów. Trzymałem się oczywiście z BHP, żeby nie być też zjedzonym przez bardziej wymagających widzów. Także powstały wszystkie elementy, obrobiłem je, przygotowałem do tego, żeby nie było tych krawędzi, żeby wszystkie wymiary, które sobie wymyśliłem, jak ten stelaż ma być połączony, były zachowane. No i przygotowałem wszystko, całość poskładałem, poprzymierzałem i finalnie zaczęliśmy proces spawania. Natomiast uwierzcie mi, ze spawaniem było dużo śmiechu. Zobaczcie moment, którym Wam przypadł też szczególnie do gustu. Próba numer 2. To był autentycznie pierwszy raz, jak używałem tej spawarki. Bo nie wiem za co to się trzyma. Dalej nie działa. Kur! Dobra, działa. Jeszcze raz. Dobra. Jak już przekonałem się, że spawarka dobra, jest działa. Sprawna i że coś z tego będzie, no to zaczął dosyć sprawnie przebiegać proces spawania się. Dosłownie w tym momencie uczyłem spawania. Właściwie ciężko powiedzieć uczyłem. Coś, co oglądałem gdzieś na filmikach, jak to się robi, no wydawało mi się to, że to nie jest trudne.
No, nic bardziej mylnego. Kosztowało mnie to troszeczkę eksperymentów, trochę pomyłek, poprawek. Oczywiście nie wszystko znalazło się na filmie, ale finalnie jakoś powiem wam, że dosyć dobrze to wyszło. Z ciekawostek powiem tylko tyle, że jakieś pół roku później, może kilka miesięcy później, zasponsorowałem sobie taki kurs spawania jednodniowy, żeby cokolwiek w ogóle na ten temat wiedzieć i dzisiaj bym to zespawał zupełnie inaczej. Później oczywiście powstał stelaż i na tego stelaża przykręciłem kółka, które kupiłem. To jest jedyny błąd, który popełniłem. To jest moje zdanie. Wybrałem po prostu kółka, które były nieodpowiednie. Każde z tych kółek miało teoretycznie wpisane, że udźwignię ma 50 kg. Ja myślałem, że jak dam 4 kółka, ciężar się rozejdzie na 4 sztuki. Ale tak nie było. I efekt jest taki, że sam fotel waży 30-40 kg, plus moja masa wcale nie mała, dobrze wiecie, że jestem grubaskiem, także fotel się poddał, to znaczy te kółka, te trzpienie do kółek, one się po prostu powyginały delikatnie i ograniczyły mi możliwość obrotu tych kółek, więc kółka jak najbardziej się kręcą, natomiast problem polegał na tym, że no ono jest bardziej stabilne w tym momencie i nie przesuwam go tak jak myślałem, że będę mógł przesuwać. Kółka bym dzisiaj po prostu wybrał inne. Potem oczywiście był podkład, żeby nie drzewiało to, żeby tak jakoś miało to z ręce i nogi. I po zastosowaniu podkładu oczywiście pomalowaliśmy go na czarno, połączyliśmy wszystką elektrykę, tak jak być powinno, to nie było jakoś tam wielce skomplikowane. No i całość prezentuje się na tym krótkim wideo. I tak to mniej więcej wygląda, finał tego. Podsumowanie to jest to, co was na pewno najbardziej interesuje, czyli koszta, które składają się na całość. Tyle ja faktycznie wydałem, wiecie, no nie liczyłem zupełnie wszystkie każdej śrubki, czy tam jakiegoś troszeczkę jakiegoś tego co tam było, rozpuszczalnika, którego zużywałem minimalnie do odpuszczenia tego, a nie można wszystkiego idealnie policzyć, bo to w szmatki miałem liczyć, nie wiem, no ograniczyłem się do tych elementów, które widzicie na ekranie. Mam nadzieję, że komuś jakoś tam podpowiedzą, zasugerują, ewentualnie dadzą wam mniej więcej obraz tego, ile to faktycznie kosztuje. Natomiast oczywiście elektronarzędzia trzeba mieć, jakoś tam umiejętnie się przynajmniej nimi posługiwać. Natomiast to jest potrzebne faktycznie do budowy fotela i to jest finał, który mnie tyle kosztowało i uważam, że całkiem fajny bilans wyszedł. Słuchajcie, w międzyczasie odpowiem wam jak odnośnie wygody tego fotela. Otóż kupiłem sobie w międzyczasie fotel obrotowy firmy SeaTac. Fotel nazywa się Reality. Nie chodzi mi o reklamę tego fotela, bo to nic nie ma wspólnego, a ten fotel kupiłem nie nowy, tylko kupiłem oczywiście używany w bardzo dobrej cenie. Natomiast fotel, który wart faktycznie jest około 1500 zł, jak tutaj wam krótko prezentuję, jak on wygląda, no bo wam powiem tylko tyle, że fotel, który jest fotelem obrotowym, ma wyprofilowane siedzisko i oparcie, ma regulowane góra-dół, całość jest. Oprócz tego jest mechanizm synchro, dostosowany do wagi użytkownika, regulowane podłokietniki, regulowane same oparcie. No generalnie to, co powinien mieć fotel. Taki fotel sobie kupiłem i tutaj macie jego krótką migawkę, jak on się prezentuje, w jakiej formie ja go mam w domu. I to tak wygląda. Powiem wam tylko tyle, że tak, przymierzyłem go chwilowo do biurka. Tam w tle widzicie oczywiście fotel, który faktycznie stoi przy moim biurku. Ten fotel nie jest w ogóle przeze mnie używany. Uważam, że fotel, który wyspawałem sobie samemu, jest o 100-kroć lepszy od tego fotela, którego sobie kupiłem. Natomiast wielu z was poddawało pod wątpliwość właśnie, że fotel jest zbyt niski. No, grubaskiem jestem, no, nie kryję się z tym, musicie to jakoś znieść, wasze oczy muszą przecierpieć. Słuchajcie, ale najważniejsza rzecz, zobaczcie, bo wielu z was powątpiewało w to, czy fotel nie jest za niski. Ja specjalnie wybrałem to ujęcie kamery, żebyście widzieli, jak mam zgięte nogi w kolanach, jak mam nadgarstki, łokcie dostosowane do biurka i on faktycznie jest troszeczkę niższy, ale sami ocencie, czy jest katastrofa. Nie wydaje mi się, żeby była katastrofa i to jest moje osobiste odczucie. No finalnie tutaj się chwalę jeszcze wam tym haftem komputerowym, jak to wyszło w zbliżeniu. I cóż, nie zmieniałbym jego wysokości, to jest moje podsumowanie.
Zadowolony jestem z jego finalnej ceny, z jego wygody. I na koniec, tych, co nie widzieli poprzednich trzech części, zapraszam Was do tego, aby prześledzić, jak powstawał szczegółowo ten fotel od samego początku do końca. No i w tej czwartej części mamy podsumowanie tego. Także tutaj krótki materiał macie. Od tej strony zaczniemy. Tu jest część pierwsza, po środku macie część drugą i część trzecią macie ze swojej prawej strony. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia, do zobaczenia w następnych filmach albo na live'ach. Zapraszam serdecznie do subskrypcji, lajkowania. Pozdrawiam, cześć!